Cześć, tu Ernest. Fortnite nieraz nawiązywało współpracę z popularnymi twórcami muzycznymi, filmami itd. Dzisiaj po południu Fortnite dało znać, że to nie koniec serii ikon. Tym razem jednak do gry trafią najpopularniejsi twórcy związani z tą grą. W oficjalnym poście na ten temat wspomniano już o kilku twórcach, a w grze już jest Ninja. Tak, ten Slimmer Ninja otrzymał swojego własnego skina w Fortnite. Nie tylko ubiór postaci, a cały zestaw, który zawiera podwójny zbierak, plecak i emotkę. W tle teraz leci urywek z jego streama, na którym gra swoim skinem. Ninja otrzymał tego skina przedwcześnie, no bo to ninja. Do sklepu dla wszystkich wejdzie 17 stycznia o godzinie 1 w nocy za fotolce. Dodatkowo sam ubiór ninży ma w sumie 4 style. Koniecznie dajcie znać, czy wam się ten skin podoba. Ceny nigdzie jeszcze nie podano, ale przypuszczam, że sam ubiór będzie kosztować 1500 fotolców. Za moment pokażę wam tego skina w szafce, ale najpierw kilka akcji z tym skinem. To, jak skin wygląda w samej grze, jest chyba ważniejsze od tego, jak wygląda w szafce. Co ciekawe, pierwszą wzmiankę o skinie dla ninży odkryto w plikach gry już kilka miesięcy temu, jeszcze w 10 sezonie. Boom, baby! I got psychic powers! A oto jak cały zestaw wygląda w szafce. Znamy jego wygląd dzięki szynie z Twittera. Swoją drogą to ninja rozdaje kody na tą emotkę na czacie na swoim streamie, więc jeśli jeszcze ma streama, to może się załapiecie. Na koniec mam do was pytanie. Kogo wy chcielibyście zobaczyć w Fortnite? Ja chciałbym, żeby do Fortnite dodano Luni. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.